Cześć, z tej strony Windziarz i Gazeta nad planszy. Witam Was w filmiku, w którym będę Wam zadawał zagadkę z konkursu dotyczącego rozpoznawania gier planszowych na podstawie elementów, które Wam pokażemy. Do wygrania w tym konkursie będą trzy egzemplarze gry Kaleidos, które fundowało nam wydawnictwo Tref Joker Line. Tak wygląda właśnie gra Kaleidos. I w tej grze właśnie trzeba znajdować różne rzeczy, różne elementy na obrazkach, na których znajduje się wiele, wiele rzeczy. Ja tymczasem przejdę do prezentacji moich gier, które Wam przygotowałem. Zrobimy to w ten sposób. Ja teraz otwieram jeden woreczek strunowy. Przepraszam, ale myślałem, że jest otwarty i że będzie łatwiej. Dobra, będę rzucał teraz kostkami. Będzie to 10 gier, 10 różnych autorów. Kostki różne, to znaczy mogę wziąć cały zestaw kostek, czyli wszystko, co znajduje się w grze, albo tylko jakiś wycinek. Zacznę od tych, które najbardziej mi się chyba podobają, czyli takie kostki. To jest rzut i takie mamy wyniki. Także to jest gra numer 1. Teraz gra numer 2, kostki już białe, które wyglądają w ten sposób. Białe i są to kostki drewniane. Ok, zabieram to. Teraz spore kostki, gra numer 3 i wypadły mi takie wyniki. Teraz może więcej kostek wezmę i gra numer 4. Gra numer 4, takie kolory kostek, takie ładne wyniki. Zabieram, gra numer 5. Proszę bardzo. Och, i co tu się wydarzyło? To może tak zrobię, żebyście mieli trochę łatwiej. To była gra numer 5. To teraz gra numer 6. Tutaj też potrzebuję kompletu. Proszę bardzo. Jeszcze pokażę je może z bliska. To jest dokładnie komplet kostek z tej gry, o którą mi chodzi. Gra numer 7 i taki wynik. Gra numer 8. Tu może być troszeczkę ciężko. Ja może trochę je obrócę, żebyście zobaczyli, o co chodzi. Gra numer 9. Taki wynik na planszy, na kostce. I ostatnie dwie kości, gra numer 10. Och, taki rzut byłby bardzo dobrym wynikiem w tej grze. Chociaż prawdopodobnie, znając mnie, wyrzuciłbym coś takiego. Ok, 10 kostek, 10 rzutów, może nie 10 kostek, bo kostek troszeczkę więcej zresztą. Szybko je Wam pokażę. Tak wyglądają te kostki. 10 gier. W opisie znajdziecie adres mailowy, na który prosimy Was, żebyście wysyłali swoje odpowiedzi. Pamiętajcie, żeby wysyłać je zbiorczo. Czyli zadam Wam 4 zagadki. Każda zagadek będzie dotyczyła innego elementu gry. I macie 40 gier do rozpoznania. Kto zrobi w tych gier, jakby odnajdzie najwięcej, wygrywa i powędruje do niego. Naprawdę bardzo, bardzo fajna gra na spostrzeganie, na spostrzegawczość, czyli Kaleidos od Tref Joker Line. To tyle ode mnie, Wam bardzo dziękuję. No i czekam na Wasze maile. Dzięki i do zobaczenia.